13 maja, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie o włos od tragedii. Jadłam obiad i w tym czasie mówię do konkubina, co to się zawaliło. Dzień strażaka OSP w Krzeszowie. OSP jest to specyficzna organizacja, ponieważ ci strażacy nie biorą pieniędzy. Dolnośląska Liga Talentów. Tak jak się okazało, każdy, kto tu przyjechał, to faktycznie miał ten talent, i to ogromny, i talenty były różnorodne. A na zakończenie powiemy o turnieju o Puchar Burmistrza. Walka jest zawsze zacięta, ale fair play i przyjemnie jest przychodzić wręczać tym, którzy wygrali. O wielkim szczęściu mogą mówić mieszkańcy czterorodzinnego budynku w Sadach Dolnych w gminie Bolków. W niedzielne popołudnie około godziny 14:20 z budynku odpadła część dachu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a mieszkańcy po chwilach strachu mogli wrócić do swoich mieszkań. Jadłam obiad i w tym czasie mówię do konkubina, co to się zawaliło. Myślałam, że ktoś skacze po tym. Patrz, a tu już siwiutko. I zaraz sąsiadka zadzwoniła po straży, przyjechali. I nic więcej, a konkubin był w oknie. Ja mówię, płyta się skończyła. I w tym momencie akurat płytę chciał zmienić, a to wszystko już, nie ma nic. Tam żeśmy blachą kryli, aha, i tak samo spadło, jak tutaj. No ale nie chodzi, bo tam jest tak ładnie obite drewienkiem, to byście robili jakoś... Tak, bo to tak samo było takich zymc jak tutaj i też spadło. Aha. Pościągnęli dachówkę, wszystko czyli pościągali... Czyli trzeba zrobić tak jak tam jest. Tak by trzeba było zabezpieczyć jak tam, bo tam fajnie by było. Tak. Sami robili, no. 10 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kamienna Góra odebrało w minioną sobotę medale i odznaczenia za zasługi na rzecz pożarnictwa. Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyły się w Krzeszowie. Muzyka. 11 maja uroczystości związane z Dniem Patrona Strażaków Świętego Floriana rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele Świętego Józefa w Krzeszowie. Po nabożeństwie strażacy w rytmie utworów granych przez orkiestrę Dętą z Lubawki pomaszerowali na pobliski parking, by tam kontynuować obchody. Rycerze Świętego Floriana nie zapomnieli o osobach, które na co dzień angażują się w ich wspieranie. Podziękowania odebrali m.in. Iwona Krawczyk, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Stanisław Szmajdziński, wójt gminy Kamienna Góra, Stefan Zawierucha, prezes zarządu powiatowego OSP w Kamiennej Górze, a także Konrad Wójcik. Nie zapomniano również o zasłużonych strażakach, którzy niejednokrotnie narażają własne życie, by ratować innych. Rolę zarówno PSP, strażacy zawodowi, jak i ochotnicy pełnią niezwykłą. Rola ta polega na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a w szerszej skali oczywiście całego kraju. OSP jest to specyficzna organizacja, ponieważ ci strażacy nie biorą pieniędzy, oni pracują, jak sama nazwa mówi, ochotniczo. Na pewno jest to wielki wysiłek, bo nie tylko oni, biorąc udział w akcjach i szkoleniach, ćwiczeniach, ale również i odczuwają to na pewno rodziny, a więc żony, matki, dzieci. Wśród strażaków OSP co roku odznaczamy różnymi medalami. W tym roku z uwagi na pogodę ta uroczystość została skrócona i wręczono najważniejsze odznaki, natomiast pozostałe odznaki i medale są wręczane na uroczystościach gminnych, bo zawsze po uroczystościach powiatowych takie odbywają się na terenach każdej z wymienionych przeze mnie gmin. W czasie uroczystości odbyło się przekazanie pojazdu dla OSP w Krzeszowie. Pienę też. Pienę? Zaraz go złapiemy. Tak, zaraz go złapiemy. Na koniec świeżo upieczonych strażaków nie ominął tradycyjny chrzest, czyli kąpiel w basenie z lodowatą wodą. Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do świetlicy wiejskiej, by tam spróbować pysznej strażackiej grochówki. Ruszyły eliminacje do tegorocznej drugiej edycji Dolnośląskiej Ligi Talentów. W ubiegłym roku w Kamiennej Górze miały miejsce półfinały. W tym roku odbędą się one m.in. w Głuszycy i Bolesławcu.
sobotę w Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się eliminacje w drugiej już edycji Dolnośląskiej Ligi Talentów. 20 najlepszych zdaniem jury uczestników pojedzie do Głuszycy, by tam 25 maja zaprezentować swoje zdolności na etapie półfinału. Do Kamiennej Góry przyjechało kilkadziesiąt indywidualności oraz grup z powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i świdnickiego, by pokazać się od strony tanecznej, wokalnej oraz instrumentalnej. No, zostaliśmy w jakiś sposób wyróżnieni przez Ośrodek Kultury i Sztuki i marszałka pana Radosława Mołonia, pod patronatem którego ta impreza odbywa się, a mianowicie poproszono nas, abyśmy zorganizowali takie eliminacje tutaj do półfinału w Głuszycy z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że w tamtym roku organizacja nasza bardzo się podobała i było świetnie. I chyba potwierdzamy dzisiaj tą klasę, że wszystko przebiega zgodnie z planem i technicznie, i organizacyjnie, i wszyscy artyści świetnie się czują. Ale przede wszystkim był to również nasz pomysł, który zgłosiliśmy do OKIS-u właśnie, Ośrodka Kultury i Sztuki, aby zrobić eliminację wszędzie, gdzie tylko się da, dlatego że artystów jest więcej niż miejsc w półfinałach. W tym roku uczestnicy zaprezentowali się w bardzo różnorodnym repertuarze. Od tańca towarzyskiego, nowoczesnego, poprzez występy wokalne, aż do monologów czy występów ludowych zespołów regionalnych. Po ponad 4-godzinnym przesłuchaniu jury wybrało 20 najlepszych wykonawców. Problem. I to potwierdzają jurorzy i potwierdza pan dyrektor Marek Dańczak, że tak wysokiego poziomu jeszcze nie było. Dlatego był problem, aby z tych wszystkich talentów, bo tak jak się okazało, każdy, kto tu przyjechał, to faktycznie miał ten talent, i to ogromny, i talenty były różnorodne, aby z tych talentów wybrać tylko te 20 osób. I proszę mi wierzyć, bo my mamy punktację zliczoną średnią. I proszę mi wierzyć, że poza tą 20, te osoby, które to były 10, 100 punkta, także naprawdę proszę mi wierzyć, poziom był bardzo, bardzo wyrównany. Te talenty będzie można obejrzeć w telewizji Kamienna Góra w programie lokalnym. W piątek w gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta. Mogły wziąć w nim udział wszystkie klasy szóste, które zgłosiły swoje drużyny. Szósta A! Najlepsza! Szósta A! Wygrać ma! Mini Ekstra Klasa. Taką nazwę nadano tegorocznej imprezie. Turnieje w piłkę nożną na Orliku przy ulicy Lubawskiej organizowane są już od 3 lat i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko samych uczestników. Od kiedy powstał Orlik przy Zespole Szkół, my staramy się, aby przynajmniej raz do roku odbywały się imprezy. Były tu turnieje Coca-Coli, w tamtym roku był to turniej poświęcony Euro 2012, teraz mówimy Ekstraliga. I rzeczywiście wszystkie szkoły chętnie wystawiają zespoły, nawet i dziewczynki też startują, nie tylko chłopcy. I walka jest zawsze zacięta, ale fair play. I przyjemnie jest przychodzić, wręczać tym, którzy wygrali. Ale ja myślę, że samo uczestnictwo w tym jest bardzo fajną sprawą. Razem z piłkarzami na turniej przychodzą całe klasy, by kibicować swoim kolegom i koleżankom. W przerwach rozgrywek można było podejść do parku szkolnego i zregenerować siły, częstując się pieczoną przy ognisku kiełbaską. Pozostałym czasu milały cheerleaderki ze szkoły podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Łopan, kam nam stać! Rozgrywki były zacięte? O, bardzo zacięte, bardzo zacięte. A już mecz finałowy jakby reprezentowały dwie klasy z dwóch różnych szkół, szkoły podstawowej nr 1 i nr 2, więc to już był bój taki, wie pan, o wszystko. Szósta F! Szósta F! Szósta F! Ostatecznie w tym roku wygrała klasa 6F ze szkoły podstawowej nr 1, zdobywając Puchar Burmistrza Kamiennej Góry. Oprócz nagród za zdobyte pozostałe miejsca w klasyfikacji drużynowej wręczone zostały statuetki dla najlepszego bramkarza i napastnika. A najlepszym bramkarzem jest! A raczej bramkarką została Gabriela Zioła.
dopiero teraz jest fundowana przez prezesa i koordynatora Szkolnego Związku Sportowego, tego wysokiego i tego niskiego. A został nim zawodnik z klasy 6 F, Szymon Cukier. Organizator tegorocznego turnieju, burmistrz miasta i zarząd miejski Szkolnego Związku Sportowego zapowiadają, że w przyszłym roku takie turnieje również będą miały miejsce, bo oprócz rywalizacji liczy się również duch sportu i propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash już w środę. Do widzenia.